Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku zagram dla was w hashtag pierwszym odcinku w Score Hero 2022 z tego roku, gdzie można udoskonalać i ulepszać piłkarzy na treningach, na meczach z różnych klubów. Z Realu Madryt, z Barcelony, z Villarrealu, z Atletico Madryt, z Athletic Bilbao i z różnych innych lig najlepszych ze świata. Można udoskonalać wszystkich piłkarzy i kupować ich w sklepie za pieniądze. Tylko trzeba wygrywać treningi i różne mecze, żeby tak zrobić. No dobra, to teraz wchodzę w grę. Oczywiście teraz jest mój pierwszy trening w barwie klubu. Nie wiem jeszcze jakiego. Uwaga. Strzał i gol, niesamowicie. Jeny, by blisko było. Teraz włączyłem tak tą piosenkę, żebym mógł nagrywać. No i boom, niesamowicie. Strike. Super. Nasz bohater jest na pierwszych stronach gazet. Teraz przechodzimy do drugiego treningu. A czy to będzie mecz? Zaraz zobaczymy. Chyba tak. Nie, to podanie do tego tutaj. Uwaga, strzał i gol. Niesamowite wolej z pierwszej piłki. Uwaga. Przełożenie i gol z woleja po raz kolejny. I znakomite wykończenie do bramki i mamy drugi trening za sobą. Coś niesamowitego. Nasz zawodnik coraz to lepiej gra. Gdzie możemy grać? Oczywiście w Hull City. Gramy teraz w Hull City. Tamten kolejny klub, to nie wiem jak się nazywał. Tutaj oczywiście będę grał też różne mecze, ale to za jakiś czas. Bramkarz nie miał szansy wybronić tego strzału. Znakomite dośrodkowanie przez mojego zawodnika i mamy gola na 1-0. Przechodzimy teraz do czwartego treningu. Pozwólcie moi widzowie, że dzisiaj zagram dla was 10 treningów, bo ten filmik będzie idealnym odwzorowaniem tego, co się wydarzy na premierze w piątek. Ależ poprzeczka jest. Raz. No i spektakularny, niezły gol. Na pierwszych stronach gazet jest nasz zawodnik. No to weźmy, napiszmy tak. Paweł. Będzie miał moje imię. Czy to jest mój pierwszy mecz w barwach Hull City? Chyba tak, zaraz zobaczymy. A może nie? Hull City kontra PSV. No to gramy. To będą emocje na najwyższym spotkaniu meczowym. Uwaga, podobne to trochę jest do innej gry piłkarskiej. Uwaga, podanie i czy będzie gol? Jest! Spektakularny gol Hull City na 1-1 i mamy bramkę. 1-1 wyrównujemy w tym bardzo ważnym spotkaniu ligowym. Tak jak mówiłem, muszę udoskonalić piłkarza, żeby zrobił absolutnie wszystko z rywalami. Jeszcze wam powiem, że włączyłem piosenkę, żeby mi się dobrze nagrywało. I w końcu mi się udało. Nagrywam dla was. Teraz przechodzimy do szóstego treningu. Czytamy meczu. O, z Blackburn gramy. Teraz będziemy mogli nauczyć się przewrotki. Dobiegnij do tej piłki. Bardzo dobrze. O kurde. Dobiegnij, dobrze. I teraz, lutuj, znakomicie, mamy 1-0 z Blackburn. Przechodzimy dalej. I czy to będzie kolejny mecz? Tak, Portsmouth. Gramy teraz.
i zobaczymy, jak nasz zawodnik Pavel się zachowa w nowym klubie. Uwaga, strzał Portsmouth i gol na 1-0. Ale wchodzi nasz zawodnik i co robi? Podaje piłkę. Dośrodkowuje. I gol! 1-0! Znakomite dośrodkowanie do naszego niekrytego zawodnika i mamy gol na 1-1. Cały czas przypominam, co to była za gra podobna do tej, gdzie były tam wyznaczone szlaczki do strzału, ale tym się nie będziemy przejmować. Ważne, że mamy gola na 1-1 i to się teraz liczy. Teraz 8 spotkanie z Ipswich Town gramy i na pewno wygramy to spotkanie, zobaczycie. Tutaj będzie dużo wygranych meczy niż tylko przegranych. So close! Niesamowita obrona. I znowu. Poprzeczka jeszcze raz. I jest gol! Znakomite wykończenie i mamy gol na 1-0. Przechodzimy teraz dalej. Teraz gramy Sheffield Wed. Teraz piłka na piętce. No i zobaczmy. O Boże, przeciwnik nam strzelił gola. Uwaga. Zafari, można powtórzyć. I znowu. Za 10 tokenów. Tego nie ma prawa obronić. I znowu. Kurde, znowu. Jeszcze raz powtórka. Teraz lutuj. No i znakomite wykończenie i mamy gola na 1-1. Ostatnie spotkanie w tym filmiku. Z Cardiff City teraz gramy w lidze angielskiej. Został przetransferowany nasz piłkarz. A co byście myśleli, że zostanie przetransportowany albo przetransferowany do Realu Madryt? Też coś. Najpierw musi się poradzić z klubem słabszym niż Real Madryt i dopiero wtedy zacząć od lepszych klubów. Uwaga. I jest gol 2-1. Nawet jak przegraliśmy, to co tam. I tak nam zalicza. Teraz uwaga. Co by tutaj zrobić naszemu piłkarzowi? Weźmy, wymienimy mu jakiś strój, a nie, to imię. 48. Jest z numerem 48. O, weźmy mu jakąś fryzurę. Następne fryzury zostaną odblokowane, jak wygram jakieś mecze. O, buty są takie same. A niech zostanie ta bluzka, która teraz tutaj jest. Co tu jeszcze by zrobić? Angielski komentator, co by tu jeszcze zrobić? Tokeny, 90 tokenów mam jak na razie, ale jeszcze potrzebuję z kilkanaście tokenów, żeby móc grać tak dobrze dalej swoim zawodnikiem, bo wiecie, jak mi braknie tych tokenów, to nie kupię znakomitego piłkarza, albo nie będę mógł powtarzać tych niesamowitych okazji podbramkowych, które on wykonuje w całej swojej egzystencjalności. Albo nie, co ja mówię.
Nie będę mógł widzieć powtórek i jego znakomitych bramek, które są po prostu rewelacyjne. Już 10 minut w filmiku, to w takim razie wychodzę z tej gry. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli wam się podobał taki filmik z waszej ulubionej gry piłkarskiej od innych youtuberów, czyli Skurhero 2022, to nie zapomnijcie mi zostawić łapki w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. No i co? Ja wam nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć!